3 osoby zostały poszkodowane w wyniku wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Rudniki niedaleko Zawiercia. Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 14:40 przy ulicy Cegielnianej. W wyniku wybuchu jedna ze ścian budynku całkowicie się zawaliła, a druga częściowo. W pierwszej chwili otrzymaliśmy informację, iż jedna z butli gazowych znajduje się jeszcze w budynku. W miejscu dla nas niedostępnym wydobywał się z niej płomień, dlatego strażaków trzeba było wycofać. Działaliśmy z bezpiecznej odległości, z bezpiecznego miejsca, schładzając tą butlę, żeby nie doszło do kolejnej eksplozji. Na miejscu pracowało 16 zastępów straży pożarnej, a także 3 psy tropiące, które sprawdzały, czy na pewno nikogo nie ma pod gruzami. Poszkodowane osoby, które strażacy ewakuowali z budynku, zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu cały czas pracują policjanci, zabezpieczają miejsce zdarzenia. Do czasu przybycia na miejsce biegłego z zakresu pożarnictwa te oględziny na obecną chwilę z posiadanych informacji mają odbyć się w dniu dzisiejszym. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu.